Liczyłeś kiedyś swój majątek netto w tej chwili, jak on się prezentuje? No, tak, ja mam aplikację, w której mam wszystkie swoje inwestycje i cały portfel i wszystkie aktywa. I jesteś w stanie widzom zdradzić? Około 8 milionów złotych. Jak zostać bogatym człowiekiem? Na kogo będzie głosował i co myśli o rynkowych postulatach Mentzena? O! Dlatego mówiłem, że będziemy obalali autorytety. To jest chyba pierwszy moment, wiesz, nigdy nie wypowiadałem się na tematy polityczne. Potem będzie mówienie, że no, nie daliśmy rady tego zrobić, bo nasi przeciwnicy polityczni nam nie pozwolili. Czyli co, jest to utopia? Tak. Jedynym słowem? Tak. Znaczy, kierunek jest dobry, natomiast wmawianie ludziom, że to jest do wprowadzenia, nie wierzę w to. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Marcin Iwódź to ceniony bloger finansowy, którego poczynania w internecie obserwują setki tysięcy osób. W tym roku obchodzi dziesięciolecie swojej działalności. Nim zaproszę Was na wywiad, chciałbym przypomnieć, że realizacja filmów na terenie całego kraju jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Jednym z nich jest Cambly, dzięki któremu możecie podszkolić swoją znajomość angielskiego, rozmawiając z osobami posługującymi się tym językiem od urodzenia. Konwersacje odbywają się o dowolnej porze przez całą dobę. To Wy decydujecie, o której odbędzie się lekcja i z kim będziecie rozmawiać. Używając Cambly możecie wybrać poziom trudności rozmowy i native speakera. Zajęcia z nauczycielem odbywają się jeden na jeden, bądź w grupach 2-3-osobowych. W opisie filmu znajdziecie kod dający 55% rabat na roczny plan nauki dla pierwszych 100 osób. Natomiast wszyscy mogą skorzystać z darmowej, 15-minutowej konwersacji. Więcej informacji w opisie filmu. Chciałbym na starcie, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o Twoim portfelu inwestycyjnym. Jakie aktywa się w nim znajdują? Myślę, że w ten sposób idealnie się przedstawisz widzom. Bardzo dokładnie odpowiem na to pytanie i witam i pozdrawiam wszystkich widzów Twojego kanału. Mam prostą filozofię, jeżeli chodzi o pieniądze. One mają w moim życiu do spełnienia konkretną funkcję, czyli mają mi pomóc żyć w taki sposób, jaki ja chcę. Dlatego wykorzystuję coś, co nazywa się w finansach behawioralnych księgowaniem mentalnym, czyli dzielę sobie swoje pieniądze na takie różnego rodzaju szuflady i każda z tych kupek pieniędzy ma do spełnienia inną rolę. Więc pierwsza część, no to są pieniądze takie, które mają nam, czy aktywa, kiedy wezmę wszystkie aktywa pod uwagę, które mam, mają mi po prostu pozwolić na spokojne życie, więc własne mieszkanie, czy samochód, czy biuro, w którym pracuję, to nie są dla mnie w ogóle aktywa inwestycyjne, ich nie traktuję jako inwestycji. Jeżeli chodzi o pozostałą część, to tutaj stosuję taką strategię trzech portfeli i teraz dokładnie wytłumaczę, dlaczego i co w każdym z tych portfeli jest, bo myślę, że to Twoich widzów może interesować. Więc pierwsza sprawa, najważniejsza rzecz, jaką pieniądze mają nam dać, to jest poczucie finansowego bezpieczeństwa. Czyli to, że jeżeli nagle stracę dochód, to nie muszę się stresować, bo mam odpowiednio dużo czasu na to, żeby poszukać na przykład kolejnych źródeł dochodu. No i nasza poduszka bezpieczeństwa wystarcza nam w tej chwili tak na mniej więcej pół roku spokojnego życia bez zarabiania, czyli ma wysokość około 6 miesięcznych wydatków. I większość tych pieniędzy jest ulokowana w 10-letnich indeksowanych inflacją obligacjach Skarbu Państwa, a niewielka kwota w funduszu takim krótkoterminowych papierów dłużnych. To są pieniądze, które są dostępne praktycznie od ręki w ciągu 2 dni roboczych w przypadku takiego funduszu, czy w ciągu 5 w przypadku tych obligacji. Jeżeli coś się stanie, to te pieniądze mamy pod ręką, ulokowane bezpiecznie, konserwatywnie, bo one mają nam dać spokojny sen. Więc to jest ten pierwszy portfelik. No ale bezpieczeństwo to nie jedyny cel, który pieniądze mają nam pomóc spełnić. Jest jeszcze coś takiego jak przyszła emerytura. Jestem pragmatykiem, więc nie mam żadnych złudzeń odnośnie do tego, że emerytura z ZUS będzie bardzo niska i wielokrotnie niższa od tego standardu życia, jaki chciałbym utrzymać, w jakim chciałbym żyć. W związku z tym odkładamy razem z żoną na naszą przyszłą prywatną emeryturę. I tutaj budujemy już taki duży, solidny portfel długoterminowy i on składa się w tej chwili z następujących aktywów. Mniej więcej połowa to są 2 mieszkania na wynajem w Warszawie, a druga część to są już instrumenty finansowe notowane na rynku, czy też po prostu w formie tych papierów wartościowych i tak 50% to są już wcześniej wspomniane obligacje indeksowane inflacją, 35% to są akcje zagraniczne i 15% to jest złoto.
ja co kwartał na moim kanale YouTube omawiam i pokazuję skład tego portfela, omawiam swoje decyzje, pokazuję też wyniki inwestycyjne, tak żeby każdy mógł zobaczyć, czy i w jaki sposób taki bardzo prosty, w zasadzie niemalże pasywny portfel, który charakteryzuje się też niskim poziomem ryzyka, bo nawet w tej części rynkowej, przy największych zawirowaniach rynkowych, tam nie powinniśmy stracić więcej niż 20%, bo jednak ten spokojny sen dla nas jest ważny, jak on sobie spokojnie, krok po kroku procentuje i zarabia. No a oprócz tego, jeżeli już, ponieważ mamy zbudowaną poduszkę bezpieczeństwa, co miesiąc, co kwartał jakaś kwota zasila ten nasz portfel długoterminowy, wszystkie dodatkowe nadwyżki inwestujemy już w sposób bardziej swobodny i mamy na to tak zwany portfel ofensywny, gdzie wdrażamy w życie różnego rodzaju pomysły inwestycyjne moje i mojej żony i tam są no, różne aktywa, od działek budowlanych przez akcje pojedynczych spółek, chociaż ich jest stosunkowo niewiele. I tu już jest miejsce na większe ryzyko, prawda? To jest miejsce na zdecydowanie większe ryzyko. Nawet gdybyśmy w jakimś skrajnym scenariuszu stracili wszystkie te pieniądze, to poducha jest załatwiona, emerytura jest niezagrożona, no a tutaj co najwyżej to się źle poczujemy. Chociaż ten portfel jest coraz większy, więc również w jego zakresie nie szalejemy. I chyba największa pozycja w tej chwili to są ETF-y na indeks akcji globalnych. Taki poziom szczegółowości jest wystarczający, ale to też nie bazowaliśmy na jakichś liczbach bezwzględnych. Ale nie jak chcesz, możesz drążyć, ja jestem otwarty. No, no ciekaw jestem, co, jaki poziom, bo to jest bezpośrednio skorelowane, tak. Pytanie, skorelowane pytanie z moim kolejnym tematem, który chciałbym tutaj przedstawić w Maluchu, bo będę Cię chciał zapytać o koszty życia, ale to będzie też taka lekcja dla osób, które nas słuchają. Liczyłeś kiedyś swój majątek netto w tej chwili, jak on się prezentuje? Tak, ja mam aplikację, w której mam wszystkie swoje inwestycje i cały portfel i wszystkie aktywa. I jesteś w stanie widzom zdradzić? Około 8 milionów złotych w tej chwili. Mhm. A ile wydajesz na życie? Bo pamiętam, że swego czasu w moim programie pojawił się Michał Szafrański, który opowiadał o swojej filozofii życia. Niektórzy mu zarzucali, że jest skąpy, ale on jest po prostu, jakby to powiedzieć, nie wyznaje konsumpcjonizmu, tak bym to określił. Wydaje dużo, zaraz powiem Ci ile, ale do tego muszę zrobić odpowiedni wstęp, dlatego że sposób, w jaki postępowałem z pieniędzmi, bardzo zmieniał się na przestrzeni mojego życia. I na początku, tak mniej więcej do 30, podejmowałem dużo fatalnych decyzji finansowych, więc pieniądze rozchodziły się na bzdury. Później był taki okres otrzeźwienia, kiedy wspólnie z żoną walczyliśmy z długami. No to wówczas wycięliśmy wydatki całkowicie do kości i to była tak naprawdę egzystencja. Lata 2000, tak? Tak, śmialiśmy się, że no tak, 2008-2009 rok to był taki moment największego, najtrudniejszej naszej sytuacji finansowej, największego stresu. I wówczas, kiedy zaczęliśmy walkę z tymi długami, no to wycięte było wszystko do kości i wydawaliśmy wielokrotnie mniej niż nasi znajomi. Śmialiśmy się, że wiesz, to była miska ryżu i fasola, a skupienie było na tym, żeby jak najszybciej pozbyć się tych długów. Natomiast później był taki ciekawy moment, wiesz, kiedy pozbyliśmy się długów, zbudowaliśmy naszą finansową poduszkę bezpieczeństwa. Człowiek łapie się na takiej ciekawej rzeczy, że kiedy potrafisz już bardzo dobrze tymi swoimi pieniędzmi zarządzać, pilnować ich i budżetować, to jest trochę taki się robi z siebie dusigrosz, nie? Bo tak wiesz, że już możesz sobie pozwolić, a jeszcze nie chcesz. No i też rozmawialiśmy o tym z żoną, że przecież nie chcemy, nie wiem, umrzeć z dużą ilością pieniędzy na koncie, tylko najlepiej, żeby tam pozycja wynosiła zero, bo to znaczy, że dobrze te pieniądze rozdysponowaliśmy. To stwierdziliśmy, że każdą podwyżkę, każdy dodatkowy dochód będziemy dzielić. Część będziemy przeznaczać na taka zasada 50-50 na początku, połowę każdej podwyżki na poprawę jakości życia, a połowę na zwiększenie inwestycji. No i dzięki temu bez żadnego żalu wydajemy coraz więcej, ale też mamy pewność, że te pieniądze są w coraz większej kwocie odkładane. To teraz wracając do tego Twojego pierwszego pytania, ile dzisiaj, jak to dzisiaj wygląda? Centrum Warszawy, duże mieszkanie, mamy dwie córki, 18 lat i 15 i psa, więc taka czteroosobowa rodzina. Żyjemy wygodnie, więc wydajemy na życie, na takie po prostu całkiem wygodne życie, około 20-22 tysięcy miesięcznie. Ale to nie wszystko, bo mamy taką swoją listę różnego rodzaju pomysłów, zajęć, hobby, które chcemy realizować, więc dodatkowo na przyjemności około 5 tysięcy miesięcznie i co miesiąc 5 tysięcy odkładamy też na jakieś przyszłe podróże, wyjazdy, budujemy sobie taki fundusz wakacyjny.
Więc można powiedzieć, że gdybyśmy musieli skupić się tylko na takim, na po prostu na życiu, to około 20-22 tysięcy, z przyjemnościami około 30-32 tysięcy miesięcznie. Więc wiem, że to jest bardzo dużo, kiedy weźmiemy pod uwagę przeciętnego Kowalskiego, no ale to jest efekt 25-30% naszych dochodów, więc powiedzmy sobie, że w takiej relacji to wygląda inaczej. Bardzo mi się podoba to, że nie boisz się mówić o pieniądzach, bo my w Polsce traktujemy ten temat jako temat tabu. Kiedyś miałem okazję też na ten temat rozmawiać z jakimś blogerem finansowym i zastanawialiśmy się, z czym to jest związane, i on zasugerował, no, że jednak te naleciałości związane z poprzednim ustrojem są w dalszym ciągu w społeczeństwie obecne, ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. W jaki sposób widzowie mogą obliczyć swój majątek netto i dlaczego powinni to robić? Ja tutaj używam takiej fajnej metafory, że majątek netto to są pieniądze, które mógłbyś w worku zabrać na swoją wyspę marzeń. Czyli gdybyś dzisiaj sprzedał wszystko to, co masz, mieszkanie, samochód, jakieś inne aktywa, jeśli posiadasz, spieniężyłbyś swoje oszczędności, swój portfel finansowy, to masz jakąś kwotę wyrażoną w złotówkach. Ale to nie wszystko, tak, bo to są aktywa, trzeba jeszcze odjąć wszelkie zobowiązania, czyli kredyty, pożyczki, nie wiem, pożyczki od rodziny, znajomych. No, chcemy wszystkie pieniądze zwrócić i oddać. I kiedy od aktywów odejmiemy zobowiązania, to dostaniemy tę naszą wartość netto. I dlaczego warto ją liczyć? Bo tak naprawdę to jest jeden wskaźnik, bardzo prosty, bardzo podstawowy, który pokazuje Ci, czy bogacisz się, czy biedniejesz. Jeżeli z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał, czy z roku na rok ta wartość netto się powiększa, jeszcze jeśli powiększa się w tempie wyższym od inflacji, to znaczy, że jesteś coraz bardziej zamożnym człowiekiem. Jeżeli stoi w miejscu lub maleje, no to niestety oznacza to, że Twoje decyzje finansowe są złe i będziesz musiał coraz dłużej, coraz ciężej, coraz więcej pracować. W porządku, ale nie zawsze byłeś taki ułożony i nie zawsze byłeś w stanie edukować ludzi i mieć autorytet w tym zakresie, bo wydaje mi się, że w Twoim życiu w latach 2000 funkcjonował ten wcześniej przywołany konsumpcjonizm. Wydawałeś pieniądze, których nie miałeś, chętnie się też zadłużałeś. Możesz powiedzieć tak pokrótce o tamtym okresie? To był bardzo ciekawy okres, bo wiesz, ja pochodzę z dość małego miasta, Lubina na Dolnym Śląsku, 80 tysięcy mieszkańców, i kiedy przyjechałem do Warszawy, dostałem pierwszą wypłatę, pierwszą pracę, to zachłysnąłem się bardzo tym, że ile ja mam pieniędzy, co ja teraz mogę z tym robić. No i w sposób zupełnie nierozsądny, nieodpowiedzialny zacząłem te pieniądze po prostu na różne bzdury wydawać. Do tego oczywiście, wiesz, pamiętam jak dziś, jak byłem bardzo dumny, kiedy dostałem złotą rybkę z mBanku, to była karta kredytowa i ja przeszedłem tą całą procedurę i się cieszyłem, że ja, chłopak z Dolnego Śląska, tutaj nagle jestem godny pieniędzy banku. Takich kart kredytowych w pewnym momencie miałem 4, miałem limit w rachunku, debet w rachunku, w sumie na jakieś 30 tysięcy złotych, to była kwota takich pieniędzy, które rozeszły się na nie mam pojęcia na co, ale to nie były wszystkie długi, dlatego że miałem też taki chytry plan szybkiego wzbogacenia się po lekturze książek Roberta Kiyosakiego, że będę kupował nam za maksymalne kredyty nieruchomości i będę miał pasywny dochód i tak dalej, i tak dalej. Efekt był taki, że miałem grubo ponad 2 miliony złotych kredytów. W tamtych czasach? Tak jest. To są zupełnie inne pieniądze, tak, niż dzisiaj. Z czego 1,880 tysięcy, czyli to było jakieś 350 tysięcy we frankach szwajcarskich, 350 tysięcy franków. No i potem się zaczęły dziać niefajne rzeczy z tym, nie? Bo tak, po pierwsze przyszedł kryzys finansowy, w związku z tym pojawiła się bardzo realna wizja tego, że ja stracę mój dochód. A cała moja wypłata i kawałek wypłaty mojej żony szły na obsługę rat, bo one były ponad 12 tysięcy złotych wtedy. Druga rzecz, no to ceny nieruchomości zaczęły spadać. A trzecia sprawa to frank szwajcarski zaczął sobie rosnąć. No więc to wszystko spowodowało, że znalazłem się w tak zwanej czarnej D. A na domiar złego po jakimś czasie straciłeś pracę? Znaczy tak, to ja nie zostałem wyrzucony z firmy, ale dostałem jasną informację, że muszę tę pracę zmienić, bo zaraz będą cięcia, więc tutaj szef się zachował bardzo, bardzo lojalnie i zmieniłem rzeczywiście pracę, ale no, potem ta moja praca była mniej płatna niż ta, w której pracowałem wcześniej. Skracając tę historię, to był taki czas, kiedy pamiętam, jak w pewnym momencie po uświadomieniu sobie tego, w jakiej jestem sytuacji, ja o 5 rano pod prysznicem, trzęsąc się trochę z zimna i w takim potężnym stresie, stwierdziłem, że coś, kurczę, trzeba z tym naprawdę zrobić. No i te decyzje były głupie, sytuacja była kiepska. Wydawało mi się, że wiesz, jestem mądrym facetem,
a tu nagle się okazało, że ja podejmuję głupie decyzje finansowe, nie? I że przez te decyzje o mały figiel moja rodzina nie znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Mhm. Właśnie. I od tamtego czasu stwierdziłeś, że zmieniasz swoją filozofię drastycznie. Zbudowałeś też fantastyczną społeczność. Obserwują cię w internecie setki tysięcy osób, a co najistotniejsze, jest to społeczność, która jest bardzo świadoma. Świadoma inwestowania, oszczędzania, tego jak funkcjonuje państwo i myślę, że w tym zakresie to trzeba ci tylko i wyłącznie pozazdrościć takiej kaloryczności wśród społeczności, ale przechodzimy do kwestii związanej z wydarzeniem dla ciebie szczególnym. Dziesięciolecie bloga to jest melodia najbliższych tygodni, miesięcy. Dycha ci strzeli, jeśli chodzi o tą działalność w internecie. Jaki był najbardziej przełomowy materiał, który zrealizowałeś, czy to na blogu, czy na kanale na YouTubie? Tak, to niesamowite, bo ja właśnie jak razem z moją żoną przeszliśmy tę całą drogę, już doszliśmy do momentu, kiedy zrozumieliśmy, jak te finanse powinny funkcjonować i byliśmy już w takiej dużo lepszej sytuacji finansowej, zacząłem dzielić się po prostu tymi doświadczeniami. Najpierw na blogu i później to wszystko już się szybko potoczyło. Niesamowite. Z jednej strony bardzo szybko minęło mi tych 10 lat, a z drugiej strony, jak widzę, jak wiele się wydarzyło, to jest szok, że to tylko 10 lat. Wiesz, myślę, że najbardziej ważny dla mnie materiał to jest właśnie ten film na YouTubie pod tytułem 5 bolesnych finansowych błędów, które popełniłem. I to polecam każdemu, bo to z jednej strony jest takie, myślę, trzeźwiące, a z drugiej strony zaoszczędzi wielu osobom, mam nadzieję, dużo pieniędzy, bo mówi się, że dobrze jest się uczyć na błędach, ale najlepiej jest się uczyć na cudzych błędach i najtaniej. Ale drugi taki bardzo ważny dla mnie moment to jest tak naprawdę poprzedni rok i uruchomienie naszej społeczności FinCrafters. To jest, wiesz, wdrożenie wreszcie tego mojego wielkiego marzenia, że co 10 głów, czyli mój zespół, to nie to samo, co kilka tysięcy głów i zrobiliśmy społeczność ludzi, którzy wspierają się wzajemnie w osiąganiu kolejnych finansowych celów, uczą się wspólnie, wymieniają swoimi doświadczeniami, no i tam dzieje się magia, także bardzo mocno w tej chwili żyję właśnie tymi FinCraftersami. W opisie filmu zostawimy linki do stron powiązanych z moim gościem. Zaraz sobie zresztą pewnie do tych kwestii związanych ze społecznością powrócimy, ale chciałbym cię jeszcze po drodze zapytać o jedną kwestię. Muszę posłużyć się takim nieco clickbaitowym pytaniem, bo wiem, że ty masz kontakt z wieloma ciekawymi osobami, też przeczytałeś masę książek, masz bardzo sensowne wnioski, potrafisz interpretować fakty. Jak zostać bogatym człowiekiem? Słuchaj, jak w każdej dziedzinie życia, tak samo w finansach, są pewne zasady, takie, wiesz, takie principles, które są jak prawo grawitacji. One działają uniwersalnie bez względu na to, czy my w nie wierzymy, czy nie. No i są pewne metody. I w finansach zasady są bardzo proste, w tych finansach osobistych. Są trzy filary, o które musisz zadbać. Po pierwsze, musisz trzymać swoje wydatki pod kontrolą, bo nie ma takiej kasy, której nie da się rozpiżyć. Jeśli zarabiasz nawet bardzo dużo, ale wszystko wydajesz, no to jesteś biednym człowiekiem i będziesz biednym człowiekiem, więc najpierw trzeba zadbać o te swoje wydatki, uszczelnić po prostu ich wypływ, czy też zadbać o to, żeby pieniądze płynęły tam, gdzie my chcemy, a nie żeby oddawać je bezmyślnie innym ludziom, kupując jakieś rzeczy, które są nam do niczego niepotrzebne. Więc to jest pierwszy filar. Druga sprawa to są oczywiście dochody, najważniejszy z tych wszystkich trzech filarów, czyli cały czas musimy myśleć o tym, jak zwiększać nasze dochody, jak się rozwijać, ale to też życiowo jest bardzo mądre i zdrowe, bo jednak praca ma bardzo ważny taki element społeczny i kiedy w tej pracy się rozwijamy, jesteśmy coraz lepsi, no to też mamy szansę coraz więcej zarabiać. No i trzeci element to oczywiście pomnażanie i inwestowanie tych pieniędzy. Więc trzeba zadbać o te trzy rzeczy. Wydatki trzymać pod kontrolą, zwiększać zarobki, a różnice mądrze inwestować. To są zasady, ale metody, jakimi to osiągniesz, tych metod jest bardzo wiele. W zależności od profesji. Absolutnie. O wydatki możesz dbać, prowadząc bardzo precyzyjny budżet domowy, a możesz po prostu mniej więcej sobie oszacować, ile potrzebujesz na życie, całą resztę odkładać. W przypadku dochodów możesz zarabiać na etacie i robić karierę w korporacji, ale możesz pokusić się też o własny biznes. I jedna i druga droga daje nam szansę na dojście do bardzo sensownych pieniędzy. No i wreszcie, jeżeli chodzi o inwestowanie, można to robić w sposób prosty, pasywny i tani, a można próbować tak zarabiać na inwestowaniu. Moim zdaniem z tych trzech rzeczy najpierw trzeba uporządkować wydatki, potem całą parę rzucić w dochody,
i inwestować w taki sposób, żeby nie zabierało nam to zbyt wiele czasu, bo robienie pieniędzy na rynkach finansowych jest szalenie trudne i tak naprawdę jest trochę takim łabędzim śpiewem bogacenia się. W 99% przypadków najlepszą drogą do bogacenia się jest to, żeby zwiększać swoje dochody. Oj, będzie teraz ciężki moment. I to nie z tego powodu, że brakuje paliwa, bo jego jest sporo, ale będziemy obalali autorytety. Chwilę temu powiedziałeś o Kiyosakim. Mam wrażenie, że nie do końca jesteś za pan brat z jego filozofią na ten moment. To od razu zrobię taki komentarz. Ja zawsze jak czytam jakieś czy książki, czy źródła, mam taką bardzo, staram się mieć otwartą głowę i podejście pod tytułem, że w każdej książce są rzeczy, z którymi pewnie nie będę się zgadzał i są tam bzdury, ale też z każdej książki coś wyciągnę. Więc jeżeli chodzi o Roberta Kiyosakiego, to wiele elementów, o których on tam pisał, jest jak najbardziej sensownych i skorzystałem z nich. No ale jest też dużo uproszczeń, skrótów myślowych, czy przede wszystkim próba sprzedawania jakiegoś, wiesz, marzenia, które... W oparciu o amerykański system, powiedzmy. Dokładnie, tak? Gdzie oddajesz bankowi klucze i nie masz problemu z mieszkaniem, a w Polsce odpowiadasz cały... Tak, całym swoim majątkiem i przyszłymi dochodami, więc trzeba po prostu brać też na to poprawki, a nie wierzyć w to ślepo. W takim razie, czy twoim zdaniem kupowanie mieszkań na dźwigni w obecnych czasach, w 2023, jak ktoś ma zdolność, ma sens? Mhm. Czy nasza zdolność po zakupach powinna wynosić później 0 zł? Okej. 0 zł nie. Uważam, że zaciąganie kredytu hipotecznego w sytuacji, w której masz długi konsumenckie albo nie masz finansowej poduszki bezpieczeństwa, to jest głupota. Natomiast załóżmy, że mamy osobę, która rozważa, czy odkładać, nie wiem, 5 tysięcy złotych miesięcznie po to, żeby w przyszłości kupić mieszkanie za gotówkę, czy może zaciągnąć kredyt hipoteczny, wykorzystując tę swoją zdolność kredytową, żeby kupić nieruchomość. Pierwszy scenariusz, który mamy, czyli tych 5 tysięcy złotych odkładamy, żeby kupić kiedyś za gotówkę, ma bardzo wiele wad. Po pierwsze, musisz znaleźć inwestycję, która pozwoli ci zdecydowanie pokonać inflację. I tak naprawdę nawet nie inflację konsumencką, ale tempo wzrostu cen mieszkań. I do tego na zakończenie takiej inwestycji, jak zapłacisz podatek belki, to musisz mieć więcej niż wyniosło tempo wzrostu mieszkania. No, jest to szalenie trudne. Druga sprawa, jeżeli chcesz mieć takie stopy zwrotu, to musisz inwestować w sposób dość agresywny. Większość osób nie wytrzyma takiego inwestowania. W związku z tym to będzie zwykle takie, wiesz, ciągłe gonienie króliczka. Ktoś będzie odkładał te pieniądze, a mieszkania będą mu uciekać. Ale można też zrobić inny scenariusz. Zaciągnąć kredyt hipoteczny na możliwie najlepszych warunkach, czytaj, przy jak najniższych kosztach i następnie całą parę wrzucić na spłatę tego kredytu hipotecznego. W ten sposób osiągniemy nasz cel dużo łatwiej i szybciej, bo wzrost cen mieszkań przestanie nas martwić. Tak naprawdę inflacja robi się naszym sprzymierzeńcem, bo skoro rośnie cena mieszkania, no to również rośnie nasza wartość netto i nasze aktywa. Nie musimy inwestować w sposób bardzo agresywny, bo każda nadpłata kredytu robi się tak naprawdę inwestycją i to inwestycją o całkiem sensownej stopie zwrotu, wysokości WIBOR plus marża plus podatek belki itd., itd. Zatem ten drugi scenariusz sprawia, że łapiemy tego króliczka szybciej, on nam przestaje uciekać, a my możemy, nadpłacając kredyt, tym samym wysiłkiem, tymi samymi pieniędzmi, znacznie łatwiej i z większym prawdopodobieństwem osiągnąć nasz cel. Czyli odpowiadając, tak, jest sens kupić mieszkanie na kredyt. Mhm. Bardzo ciekawa kwestia. Skoro już ją mamy odhaczoną, bo wiedziałem, że ten wątek będziemy chcieli zgłębić, to przejdziemy sobie do kolejnego tematu. Zaparkowałem w tym miejscu głównie z tego względu, żeby móc zerknąć na telefon i wyciągnąć pytania od swoich widzów. To ja w tym czasie łyknę sobie pysznej wody. Sprawdzić, o co nas chcieli zapytać. Wiesz, tych materiałów związanych z inwestowaniem w nieruchomości w internecie jest całe mnóstwo. Ja też zapraszam Was do filmu dotyczącego chociażby kredytów w kontekście tego bezpiecznego kredytu, który gdzieś zaraz się też pojawi na ekranie czy na plansze końcowej. Natomiast patrząc na pytania, które dostałem od widzów, chciałbym poruszyć kwestię następującą. Na kogo będzie głosował i co myśli o rynkowych postulatach Mentzena? O! Dlatego mówiłem, że będziemy obalali autorytety. To jest chyba pierwszy moment, wiesz, nigdy nie wypowiadałem się na tematy polityczne, ale postaram się tę odpowiedź odpowiednio poprowadzić. Bardzo nie podoba mi się
rozmontowywanie sądownictwa, pozbawianie naszego państwa pieniędzy, czyli prywatyzowanie i przelewanie do własnych kieszeni, czyli bardzo nie podoba mi się to, co robi obecny rząd. To bez dwóch rząd, mnóstwo rzeczy mi się nie podoba. Są elementy takie jak uszczelnienie systemu podatkowego, 500+, które moim zdaniem wprowadzone w inny sposób, bo nie sądzę, żeby osoby, które dużo zarabiały, powinny z czegoś takiego korzystać i tak dalej, czy poprawienie sytuacji emerytów, to jest okej, ale 90% rzeczy mi się absolutnie nie podoba, w związku z tym jestem przeciwnikiem tej partii. W związku z tym idźmy dalej. Wszyscy politycy, do wszystkich polityków mam podejście takie, że no to jest zawód, który wymaga, mówiąc delikatnie, oszczędnego gospodarowania prawdą, a mniej delikatnie po prostu kłamania, więc jestem bardzo, bardzo sceptycznie i nieufnie nastawiony do wszystkich polityków. Natomiast w tym przypadku wybieram opcję głosowania na mniejsze zło, więc pewnie będzie to Koalicja Obywatelska. Bez entuzjazmu, bez radości, bo też nie widzę po tej stronie jakiegoś sensownego programu. A co do Sławka Mencena, to jest piekielnie inteligentny facet, mistrz świata, jeśli chodzi o retorykę. Uważam, że jego pomysły związane z podatkami od strony takiej ideowej mają sens. Natomiast od strony praktycznej, biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji jest teraz nasze państwo, nie da się ich niestety wprowadzić. Plus myślę, że jeżeli chodzi o poglądy takie, że no, niby partia wolnościowa, ale ta wolność kończy się gdzie indziej. Natury to też obyczajowej, tak? Tak, też nie znaleźlibyśmy tutaj wspólnego mianownika. Więc będę głosował na Koalicję Obywatelską. Mhm. Ale czy z Twojej perspektywy zlikwidowanie na przykład składek zdrowotnych czy społecznych jest w ogóle realne? No to jest właśnie nierealne. Właśnie o to chodzi, że wiesz, to fajnie, wiesz, gdyby podatku dzisiaj... Podatku dochodowego? Gdyby dzisiaj... No podatek dochodowy, owszem. Myślę, że w dłuższej perspektywie to jest najmniej jakby efektywny podatek, więc podatkami pośrednimi byłoby łatwiej to zrobić. Ale po prostu na te rzeczy nie ma i nie będzie pieniędzy. Gdyby dzisiaj startowało sobie państwo takie na kartce, które można sobie rozliczyć, wiesz, niezadłużone, bez zobowiązań w stosunku do obecnych emerytów, bez zadłużenia Funduszu Zdrowia, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba byłoby jeszcze obywatelom wgrać oprogramowanie pod tytułem dbamy o swoją przyszłość. Tak. I ludzie są gotowi i nie chcą tego socjalu. To pewnie tak. Natomiast no niestety, prawda jest taka, że tych pomysłów nie uda się wprowadzić w życie i pewnie scenariusz będzie taki, że ich się nie uda wprowadzić w życie i potem będzie mówienie, że no nie daliśmy rady tego zrobić, bo nasi przeciwnicy polityczni nam nie pozwolili. Czyli co, jest to utopia? Tak. Jedynym słowem? Tak. Znaczy kierunek jest dobry, natomiast wmawianie ludziom, że to jest do wprowadzenia, nie wierzę w to. Ja mam takie zdanie, że niezależnie od tego, na kogo sam będę głosował, bo tego jeszcze nie wiem, to wydaje mi się, że w Sejmie zarówno potrzebna jest taka skrajna konfederacja, jak i skrajna lewica, bo dzięki temu nasze państwo staje się pełniejsze i udaje się wypracować różnego typu pożądane kompromisy. Absolutnie, to wiesz, bardzo dużo analiz i badań pokazuje, że kiedy masz, że państwa, w których masz przewagę jednej partii, podejmują dużo gorsze decyzje. Natomiast tam, gdzie coś musi się utrzeć w oparciu o konsensus i wolę większości, te decyzje są dużo bardziej racjonalne. Więc zdecydowanie zgadzam się z tym i uważam, że taka konfederacja strzelająca w populistyczne pomysły rządu, niezależnie jaki ten rząd będzie, jak najbardziej zrobi swoją robotę. Natomiast też no, chciałbym tutaj ukrócić nadzieję tych osób, które uważają, że to jest partia, która jest receptą na nasze zło, tak ja uważam. Ale reasumując, czy Twoim zdaniem głos oddany na Konfederację w najbliższych wyborach jest głosem straconym? Myślę, że głos na Konfederację de facto jest głosem na PiS. Okej. Mówiąc brutalnie szczerze. Mhm. A jeśli chodzi o pieniądze, które... Ze względu na arytmetykę po prostu i sejmową i tyle. TVN w swojej narracji sugeruje, że bez pieniędzy z Unii Europejskiej w dłuższej perspektywie będzie nam źle i już teraz jest gorzej. Z kolei
TVP mówi, że Polska ma być Polską, tak pokrótce prezentuje i nikt nam nie będzie mówił, jak mamy funkcjonować, więc bez tych pieniędzy sobie poradzimy. A jaka jest Twoim zdaniem prawda? Czy Polska potrzebuje pieniędzy z Unii Europejskiej? Jasne, że tak. Stuprocentowo. Zresztą to, wiesz, każdy, ludzie mają tam różne opinie na temat Unii Europejskiej i każdy ma prawo do własnej opinii, ale nie do własnych faktów. Fakty są takie, że oczywiście są osoby, którym żyje się ciężko i są takie, którym żyje się lepiej, ale kiedy weźmiemy sobie społeczeństwo jako całość, to dzięki obecności w Unii Europejskiej żyje nam się lepiej. I to nie są moje wnioski, to jest w oparciu o czytanie różnego rodzaju analiz. Można sobie przeczytać taką, jest to stosunkowo świeża analiza Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W ciągu 19 lat członkostwa w Unii mamy PKB o około 31% wyższy, czyli w 2021 roku byłby on taki jak w 2014, gdyby nas w Unii nie było. Tam robili taką analizę porównawczą, więc mielibyśmy 7 lat w plecy. Startowaliśmy z poziomu 50% średniej unijnej PKB na głowę mieszkańca, a rok temu było 78%. Więc oczywiście Polska by się rozwijała, ale rozwijałaby się wolniej. I zresztą to jest jeden element. Dostęp do wspólnego rynku. To jest to wspólny rynek, czyli wymiana. Dzięki temu dochodzi do większej wymiany i zarówno Unia Europejska się bogaci dzięki Polsce, jak i Polska dzięki członkostwu w Unii. No, na tym polega handel, że obie strony na tym zyskują. I to jest największa korzyść, ten rynek. Nie transfery z budżetu, o których zaraz też powiem, ale uczestnictwo we wspólnym rynku, tak najzwyczajniej w świecie. No, oczywiście inne rzeczy, typu tam, wiesz, płacimy mniej za różnego rodzaju rzeczy, czy jest strefa Schengen, podróżujemy, no to już są takie bardziej miękkie. Ale liczby to są liczby. Po liczby można sięgnąć do Ministerstwa Finansów, czyli to, czy zarabiamy na tym, jeżeli chodzi o transfery z Unii. Polska dostaje najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej. 237 miliardów euro dostaliśmy, zapłaciliśmy jakieś 70, chyba 8 czy 9. 157 miliardów jesteśmy na plusie w ciągu tego okresu. To w czyim interesie jest to, żeby do Polski te pieniądze tak szeroko płynęły? No, jak to w czyim interesie? To jest w interesie nas wszystkich, żeby w interesie płynęły. Naszym, tak, ale mam na myśli zachodnie państwa. Chodzi mi o samą strukturę, bo tego często się w mediach nie omawia. Wyobraź sobie, że masz, weźmy Ukrainę, tak? Mamy biednego sąsiada Ukrainy, zniszczonego wojną, czy biedną Białoruś za granicą. I teraz wyobraź sobie, że to są dostatnie i bogate kraje. Jak to się przekłada na jakość życia w Polsce, na wymianę handlową z tymi krajami, na możliwości zarabiania przez naszych przedsiębiorców. Ale z drugiej strony na przykład my dla Niemiec jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni. Jakoś docelowo tak się może wydarzyć. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Gospodarka niemiecka też nie stoi w miejscu. W związku z tym to jest po prostu korzystne być otoczonym przez bogatych sąsiadów i dzięki temu też coraz szybciej się bogacić. To jest po prostu, nie? To jest tak prosta matematyka. Też aspekt bezpieczeństwa jest tutaj w tym wszystkim istotny. Tak, oczywiście bezpieczeństwo. No tutaj akurat mamy sojusz NATO, więc ja nie mam żadnych złudzeń, że to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jest dla nas, jako dla Polaków, dla obywateli korzystne. Dla kogo nie jest korzystne? Nie jest na pewno korzystne dla polityków, którzy chcą manipulować nami w sposób taki, żeby nikt nad nimi już nie siedział i nie ograniczał ich szalonych decyzji, na przykład takich, że to polityk zza biurka będzie decydował, czy w sporze z państwem ty masz wygrać proces, czy przegrać. Nie? Więc właśnie niezależność sądownictwa, główna oś sporu z Unią Europejską w tej chwili jest absolutnie nie na rękę naszym politykom, a w związku z tym będą nam mówić, że żyje ci się człowieku gorzej, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Wielka Brytania jest konkretnym przykładem, czy polepszyło im się, czy pogorszyło po wyjściu z Unii Europejskiej, a Wielka Brytania była drugim największym płatnikiem netto, jeżeli chodzi o Unię. Bardzo ciekawa refleksja. A czy europejskie rządy, Twoim zdaniem, nie dążą przypadkiem do wyeliminowania gotówki z rynku? Bo to jest wątek, który w tych wszystkich wolnościowych mediach jest podnoszony raz dziennie. Okay.
Unii Europejskiej nie ma jednego obowiązującego limitu na temat tego, jaki ma być poziom transakcji gotówkowych, tak? Więc jest pod tym kątem wolność. W Polsce jest, nasz rząd miał zakusy, żeby z 15 tysięcy do 8 obniżyć przedsiębiorcom, ale żeby wprowadzić też dla osób fizycznych limit 20 tysięcy złotych. Pojedyncze rządy, na przykład Grecja, tam masz limit 500 euro, Francja 1000 euro, Włochy, Portugalia 2000 euro możesz zapłacić gotówką. Pojedyncze rządy po to, żeby sobie szarą strefę tam przykręcić, to wprowadzają. Unia jako Unia, widziałem chyba jest pierwszy projekt, żeby 10 tysięcy euro ograniczyć transakcje gotówkowe. O co tutaj chodzi? Nikt nie chce wyeliminować gotówki. Znaczy są pewnie ludzie, którzy by chcieli, tak? Szczególnie rządy autorytarne, najbardziej chyba zaawansowane w kontekście CBDC, tam są Chiny, tak? Ale gotówka w gospodarce jest potrzebna, natomiast politycy i rządy potrzebują pieniędzy z podatków. Im niższe transakcje gotówkowe, tym łatwiej jest im kontrolować przepływy i ściągać podatki. I tyle. I o to chodzi z tymi limitami. Kiedy ostatnio płaciłeś gotówką 40 tysięcy złotych? Praktycznie się to nie zdarza. Myślę, że przeciętny Kowalski... Może przy okazji jakichś remontów powiedzmy, ale to wiadomo jak to działa. Myślę tak, że to są... Ale jednorazowo 40, bo tak samo możesz sobie rozłożyć, tak, na płatność. Więc myślę, że to jest bardzo rzadka sytuacja. Kto 40 tysięcy złotych dostanie w gotówce? Lobbysta, przestępca, skorumpowany polityk. Tak sobie myślę, nie? Że tam jest dużo większe prawdopodobieństwo, że takie transakcje będą się odbywać, więc faktycznie im takie limity mogą szkodzić. Te osoby, ale, które mają dostać tak, niepisaną premię, powiedz. Ale co do zasady też, żeby nie zabrzmiało, że jestem jakimś zwolennikiem takich limitów, uważam, że nie powinno być żadnych limitów, tylko po prostu w inny sposób państwo powinno uszczelniać. Zresztą tak jak to robi, krok po kroku płacenie podatku, bo podatki trzeba płacić i tyle. Natomiast nie jest to coś, co spędza mi sens powiek. Jestem, wiesz, idę o zakład, że jakaś forma gotówki, jak mi zapłacisz za 20 lat, będziemy jechać, znowu będzie jakaś forma gotówki funkcjonowała i będziemy sobie mówić, a pamiętasz 20 lat temu, a być może też będziemy się wtedy bać, a co jak wycofają gotówkę. Większe prawdopodobieństwo jest, bo w ogóle w kraju demokratycznym, a Unia Europejska w swoich podstawach ma demokrację, czyli wpływ po prostu obywateli, prawdopodobieństwo wyeliminowania gotówki jest dużo niższe niż w krajach autorytarnych i co więcej, bardziej bym się obawiał tego, że nie wiem, jeśli u nas byliby u władzy bardzo długo politycy, którzy by nas mocno zadłużali, doprowadzali do hiperinflacji, złotówka traciłaby gwałtownie na wartości, to wprowadzaliby ograniczenia w posiadaniu dewiz, ograniczenia w posiadaniu złota. Historia uczy, że tak to się odbywało. Więc akurat nie wiem, do czego Unia tutaj się przewija. Najistotniejszy rozdział, Marcinie, z finansowej fortecy, to który rozdział? Wiesz, paradoksalnie, rozdział nie o finansach. Króciutki rozdział 15, w których mówię o moich wartościach w życiu, o tym, co jest dla mnie najważniejsze i o tym, po co w ogóle te całe pieniądze. Że pieniądze są po to, żeby mieć po prostu fajne, ciekawe, pełne pasji życie. Życie bezpieczne, życie, w którym czujemy się wolni i w którym możemy realizować swoje marzenia i pasje. Tam mówię o swoim systemie wartości, czyli że najpierw, wiesz, rodzina... Najważniejszych klasach aktywów. Tak, najważniejsze klasy aktywów, nie? Rodzina i relacje, zdrowie i sprawność. Dopiero potem praca, którą kocham i rozwijam, potem podróże i przygody i na końcu dopiero finansowa wolność. Fajnie jest nie odwracać tej piramidy. No cóż, w 100% się z Tobą zgadzam. Mam nadzieję, że gdy będę w Twoim wieku, absolutnie niczego nie wypominając, to też będę miał tak wszystko... Mam 47 lat. Ile masz? Ja mam 32 i powiedzmy, że mój majątek netto to połowa Twojego majątku netto. Ja byłem w czarnej D w Twoim wieku, więc... Gratuluję. Myślę, że tutaj procent składany w Twoim przypadku będą cuda. Zobaczymy, wiesz, zobaczymy, jak się wszystko poukłada. W każdym razie, czy coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przedstawić? Powiedzieć, przekazać. Poprowadzić malucha na koniec może. Pomysł ciekawy, robiłem prawo jazdy w 1994 roku właśnie. No to słuchaj, żeby nie było zbyt poważnie, to może tym humorystycznym wątkiem zaraz skończymy, tutaj się gdzieś zatrzymamy, zmienimy się i sam się odwiedzisz na Boże, dobra? Dobra, zobaczę, czy jestem jeszcze w stanie. To zaraz do Was wracamy. Jedno zdanie? Dobrze. To chciałbym namówić, mamy taki zalew informacji z każdej strony i myślę, że trzeba zwracać uwagę na to, kto do nas mówi, co do nas mówi, dlaczego do nas mówi, jaki ma interes, że mówi do nas to, co
że mówi do nas to, co mówi. I chyba chciałbym do takiej diety informacyjnej też trochę ludzi namówić, żeby zanim coś przeczytają, zanim coś obejrzą i w oparciu o to będą budować swoje majątki, czy podejmować decyzje inwestycyjne, to żeby jednak poświęcili czas na to, żeby zweryfikować, czy to źródło faktycznie jest godne tego, żeby je naśladować. No dobrze. To w takim razie za sekundkę do Was wracamy, zmieniając tym samym kierowcę na te ostatnie kilkaset metrów. No i jak Ci się, Marcinie, jedzie moim maluszkiem? Cudownie. Powiem Ci, że tak jak mówię, po tylu latach wreszcie jestem w maluchu. Chyba zmienię furę na malucha, bo to rzeczywiście daje dużą, dużą frajdę. Nie, ale tak naprawdę, kurczę, dużo wspomnień. Takim maluchem jechałem kiedyś z rodzicami do Bułgarii, 4 osoby, więc wspomnienia wspaniałe. Zaraz lecisz na pociąg, więc jesteśmy zmuszeni, że tak powiem, zakończyć naszą rozmowę w tym momencie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że dotrwaliście z nami do samego końca i muszę tutaj na koniec pochwalić też Marcina za to, że no bardzo umiejętnie i z wielką gracją prowadzi mojego malucha. Napiszcie w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć za kółkiem w kolejnych odcinkach i wydaje mi się, że ogólnie, niezależnie od tego, kto będzie moim gościem, to powinienem rozważyć posadzenie każdego na tym lewym fotelu, bo to przecież jest fajne urozmaicenie. Dziękuję bardzo, Marcinie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Zapraszam Was do komentowania odcinka i jednocześnie przypominam o specjalnej ofercie dla widzów kanału, którą przygotowała platforma Cambly. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie filmu. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? Czytał Tomasz Knapik.